tego budynku biegnie! Przecież jeszcze to są do tego budynku przed chwilą! Co ty gadasz? Ktoś tam jest i rzucił stary dobrze. Uciekamy szybko! Idziesz pierwszy, wyganiasz go i potem go atakujesz. Stawaj, Krzyś. Dobra. No, dobrze. Tak jak trzeba. Tak, ej, wyskrzydłem psa. Hej, kocham was. Coś tu jest. Ktoś tu mieszka, serio? To jest przebijane. Znaczy, ktoś może przetrzymywać to kogoś. I tam jest kolejny w ogóle budynek, jak się odwrócicie. Tylko musimy sobie zastraszyć. Ale jasna jest. I nie wiem, czy my chcemy tu wejść. Stary, ja się boję. A coś, ona to już serio zamknięta? To trzeba ją uratować, stary. Musimy wejść tam, musimy. Lecimy, dawaj! To się połamie, stary. Dawaj, dawaj. Dasz radę. A czemu ty tak daleko jesteś? A partnerem dzisiejszego odcinka oczywiście jest epicka gra Shakes & Fidget. Wpisując bonusowy kod MrGEO11 dostajecie wiele, wiele bonusów, więc zarejestrujcie się, wbijajcie na nowy serwer. Koniecznie, bo warto. Oczywiście gameplay na końcu odcinka. Jezu! Jak się przestaje? Co śmierdzi, stary? Nie śmierdzi nic. Co znalazłeś? Scyzoryk wyrzucony za okno. Serio? Ja pier... Daj, szybko. Trzymaj, to ma za oknem serce białe. Scyzoryk bez kitu jakiś. Ej, tu jest jakiś zegarek normalny. Sprawdź, czy strych jest. Jak mam sprawdzić, czy jest strych? Oszalałeś? Uuu. To może być miejsce zbrodni. To... Ej, czemu to są czerwone? To jest we krwi. Są czerwone te. Stary, odłóż to, nie, odłóż to. To już przegięcie pały. No, zamieniam się w ciebie powoli. Dotykam wszystkiego, a potem muszę tylko oblizać ręce teraz. Nie, nie oblizuj. Fuh, dobra, weźmy to. Patrz, w ogóle, stary, co tu jest zakopane. Patrz! Goddammit! Nie... Wiedziałem, że to jest stary, patrz. Ale... Mi się zdawało, jakby Oliwka była w tym domu zamknięta, to... Jeśli jesteście wrażliwi na obrzydliwe rzeczy lub miewacie czasem odruchy wymiotne, to koniecznie przewincie ten film o 10 sekund, ponieważ za chwilę będzie miała miejsce dosyć obrzydliwa scenka. Albo po prostu zamknijcie oczy. Miłego oglądania. O, wszedłem w gówno! Tu jest wychodek! O fu! Patrz, tu jest strych normalnie. To jest ciekawe akurat. I te misie, co te misie tu robią, stary? Nie wiem, nie ruszają się daleko, to prawda, ale strych chcemy sprawdzić. Czekaj, to jeszcze raz. Tak. Uważaj na gówna, bo tu wszędzie są gówna. To jest przegięcie pały. A, tu jest wejście. Ej, stary, nie wiem, czy chcemy tam wejść. Mamy jakieś te? Drabinę? A co tam może być? Dobra, wejdźmy kamerą. Tak, kamerą. Wiecie? To chyba będzie. Uwaga, na łby. Co jak to jest? Śpi ktoś? Coś wiadomo? Nie, no nic tu nie ma, co nie? Nie. Dobra, wyłazimy stąd. Ej, ale zakrywamy to, żeby nie poznał, nie, nikt się nie poznał, że tu byliśmy. Ale to jest chamstwo. Zesrać się przy domku tak, żebym wdepnął w gówno, to już jest chamskie. Przesada. Jack, ja mam jeszcze taką propozycję. Tam był zegarek i tak dalej. Może są jakieś dokumenty. Ty patrz, czy ktoś nie idzie, a ja sprawdzę dokumenty, dobra. Czy... Dobra. Co? Tu jest jakiś gościu. No mówiłem, że jest. Spadamy stąd, szybko. Uważaj na gówno. Szybko. Stary, to był Menel, jakiś psychopata, człowieku, jaką miał mordę i oczy, takie czy... Nie no, już możesz nie stać, tylko... Nice, dobra. Mówiłem ci, że ktoś tam jest. Ja wiecie, znaczy, chodź, pokażę ci w ogóle wejście do tego środka. Dobra. Wielka kanalizacja, coś mi po dupie zbiera. Uważaj, Jack! Patrz na... Co jest grane, kolejna krata? Ej, coś tam leży, patrz. W worku na dole. Ej, bez kitu. Ojej. Co ci spadło? Ślimak. To do końca życia będzie mówił kolegom, gdzie spędził wakacje. Ej, tam jest naprawdę worek jakiś. Tam, no. Ej, czy to nie jest... O kurde. Ej, weź tam przyświeć. Rzuć tam telefon. Nie, nie mam telefonu. Nie masz? Nie wiem, wiele jest. Jeszcze. Dopiero Minecrafta nagrywam. Ja przyświecę. I nic nie daje. Ale stary, to wygląda jakby tam był jakiś worek. A przyjdź telefon i z wodoodpornych? Nie, a później go nie wyjmę. A. No. Dobrze ostrzegłeś. Co to za to? Nie wiem.
Ale trzeba uważać, żeby w coś nie wpaść. Bo naprawdę tu może być niebezpiecznie. Tam za tymi drzewami jest budynek. Naprawdę? Tak. Kolejny? Tak. Największy ze wszystkich. Patrzcie, jaka tu jest kość w ogóle. Katem to jakieś zwierzęcia czy coś, nie wiem. Źle się zapowiada. Ja czułem, żeby tu nie przychodzić. Naprawdę. Jack, co ty robisz? Ja się kręcę, stary! Co? Patrz! Oby to nie było Oliwii. Nie! Stary! Znalazłeś poroże takie prawdziwe, prawdziwe? Tak. To zając? Wiesz, ile to kosztuje? Ze 2-3 stówy. No właśnie wiem. Czemu akurat to tu leżało? Nie wiem. Dobra, weź to ze sobą i chodź, bo to fajne jest akurat. Idę. Messi! Co Messi? Gnoju zasrany. Nie wiem, tak z dupy. Messi, Ronaldo! Messi. Patrz na bluzę, patrz! A, Inter Miami! Tak, Miami! Głupia, głupia nazwa Miami. To prawda, kiedy on przychodzi do tego Inter? Miami. Już jest? Już jest. No, no to Messi! 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 Patrz, jakie drzwi nowe są! Messi! Opuszczony budynek. Cicho, nie drzwi! Opuszczony budynek, ale nie takie opuszczone są. Widziałeś coś tam przelaz? Ja też to przelaz. Samo. Dokładnie przeszedł. To samo widziałem, nie żartuję akurat. Ktoś idzie tam? O, sprawdź te drzwi. Proszę cię. Piotruś. Otwarte? Nie. Dobra. To wchodzimy, stary, od przodu. Jak tu się wchodzić, Jack? Ty tu byłeś, panuś, kiedyś. No tak, ale... No ja mam klucze do tego. No chłopie. Przepraszam, puści nas. Kurde, jak mamy koleżankę nam ukradli. Bez kitu. Ej, przecież skoro porywacz tu jest, to on na bug. Patrz, zamurował w ogóle okno. Ej, co tak wygląda, co nie? No, ja no przecież tak... Zamurowane tak jest po prostu i takie okno zrobili gówniane. Dobra, musimy przejść tędy. Odkręć. Nie ma wody. Wyłączona? Aha. Jest okno! O, patrz, bo normalnie się tym wchodziło. Serio? Tak. Albo oknem właśnie. Ale jak tu się wchodzi? W sensie, okej. Okay. Jaki tu jest bar? Zobacz, ktoś jest. Jest nie hit, ma? Hit, no. Aż mi się pokazać. Ej, a zobacz, tam kolejny budynek. Tam jest wojsko. A, wojsko. Więc radzę się nie narażać, tam jest Instytut Medyczny. A tutaj po prawej? Jaszczam. Gdzie? Tu? Uuu. Czy to jest na pewno bezpieczne? Mam nadzieję, że tak. O Jezu. Widzowie, ja nie jestem parkurowcem, ani nawet sportsmenem, nie? Ani biznesmenem, ani nikim, chora. Co? No, po prostu zgubiłem koleżankę, próbuję ją znaleźć, to prawda. Ej, jakie wejście dziwne, tu jest! Ej, co? Bardzo źle i to bardzo. Ostatnim razem, jak byliśmy, też były leki tutaj. Ostatnim razem dotyczyło to chyba doktora Plagi nawet. I są serio? Naprawdę, naprawdę leki. Tam jest proszek odsączony od płynu. Co się oddziela od płynu jako proszek w napoju? Leki. Dawkowanie i sposób stosowania. Zwykłe stosowanie, jedna łyżka stołowa. Stary. Ale to się oddzieliło, zobacz, czym to jest. Tak, patrzcie. A wiesz, do czego to jest? Do usypiania ludzi. Tak, tak. O tak. Dobra, możemy stąd spadać? Szukać. Tak, idźmy dalej. No. Bo zaczyna być groźnie. O, Jack. Zobacz, tu się ktoś może ukrywać w ogóle nad nami. Mogę na chwilę? Tak. Zawsze chciałem, przepraszam was, panowie. Gdzie mamy pójść? Wszędzie, tylko nie tu. Zawsze chciałem w szkole takiego kasetona pierd***. Pozwolicie. Jestem usatysfakcjonowany. Halo? I schody na górę? Patrz, skrytka tam jest. Goddammit. Ej, mocno, to jest bardzo duże pomieszczenie. Masz jakiegoś SMS-a, wiadomość, cokolwiek? Nie patrzyliśmy nawet. Sprawdzę. Nie wiem, na przykład pokój 209. Ona napisała, stary, no, że to jest jakiś budynek między drzewami w lesie. Czyli ja albo ten. Czekaj, bo jest jeszcze gorsza drugi. Gorsza niż ty jest. Przeszukajmy szybciej ten. A tam jest jeszcze drugi budynek. No właśnie, szybko ten przeszukajmy, sprawdźmy, co jest. Szybko, to jest hotel. To musimy się rozdzielić w takim razie. Idziesz tu na górę, ja idę do końca korytarza. Dobra, w takim razie. Powodzenia, stary. Ej, tutaj po prawej jest biuro. Ej, jest grubo. Tu patrzcie, umowy. Ej, jest jakaś kasetka. Dyskietka. Mary's S.A. Może bitcoina znajdę? Ej, chciałbym mieć czytnik do tego. Zamiast napisać, zajmujemy się dokumentami, to napisaliśmy grupa finansowa wsparcia. Patrz na górze, jakie... O cholera. Ej, tam jest trochę miejsca, powiem ci. Tu też. Halo? Czy jest zła
Zresztą chodzi o tą postać jak coś. W żadnym przypadku nie mówię o nic. Chyba, że nie można. Z tej strony wchodziliśmy w ogóle. Trochę mnie obrzydza, że w klatkach chodzę po tym wszystkim, ale nie jest najgorzej. Tam są otwarte drzwi. Tego nie widziałem nawet w tym pokoju. Co jest? Weźmy do środka, mam nadzieję, że Krześ jeszcze żyje tam jak kobiet. Halo? Jakieś cyce oglądaliście? Efes. Mój ulubiony kebab. Polecam serdecznie widzowie. Ej, tutaj ZUS, jakieś dokumenty, to nam niepotrzebne jest, ale... Z którego to roku jest wszystko? Ej, jest jakiś plan budynku? Zagospodarowania? Przestrzeni? I nic nie ma o porwaniu młodej dziewczyny? To wygląda jak idealne odbicie lustrzane tamtej... Chwila. Jezus Maria, chodźmy. Ja myślałem, że my tam, to jest to samo co tam, recepcja i się po... kompletnie. Co jest? I mówię, widzę tego leka, tam lek widzę i tak mówię, co się dzieje? Tak jak tu, co się dzieje? Uuu! Solidnie, patrzcie. Case'a mamy. Ej, nice. Ej, to jest fajne. To jest naprawdę fajny plecak. Wziąłbym 10 na 10. Dokumenty, mordo. Gdzie? O! Jezu, jaki ślepy jestem. Oznaczenia, drzewa istniejące. O, ktoś tu geologiem się bawi. Mamy balkon, proszę się wyjść, tarasik, pooddychać świeżym powietrzem, bo inaczej tu nie będziecie oddychać takim. Piękne jezioro, 400 metrów od wejścia, czyli prawie obok, dosłownie. Piękny kibel z zabudowanym prysznicem. Ciekawe, czemu to jest przykryte? Też cię ciekawi, czemu? Nie. No, też tam mam w dupie kompletnie. Nice. Dobra, i ostatnie dwie pary drzwi. Tu nic nie ma zupełnie. Okej. I tylko te zostały. Ej, tu się drzwi w ogóle... Tu się drzwi w ogóle nie otwierają. Najważniejsze w życiu trzeba trzymać gerdę oczywiście. Jesteśmy zamknięci kończyczkami, nikt nie wie, że tu jesteś. O, dzień dobry, o, przepraszam. Ej, to jest do... Jak się kurwa otwierało? Ty teraz się nie da wydostać stąd, jakby... To jest sprytne. No, trzeba było mocnej, silnej osoby. Dobra, tak serio, kurza, też tu nie? Coś słychać było. I to z tamtej strony, chodźmy to zobaczyć. Jack zawsze chce się rozdzielać. Przecież ja sam idę... To prawda, mam baseballa, ale wiadomo, przecież może się różnie... tutaj zdarzyć, patrzcie. Jakie tu są korytarze, pokoje. Tu z każdej strony coś może wyjść. Czekajcie. Tu jest jakieś ten pomieszczenie. Jakaś szmata jest. Czekajcie, czekajcie. Szalik. Mam nadzieję, że to nie Oliwki. Oliwka chyba nie miała szalika, więc oby to nie było jej. Ej, tu naprawdę to wygląda wszystko bardzo źle. Tu wszystko jest porozwalane, zobaczcie. Ktoś naprawdę bardzo się zdenerwował, ale to bardzo. Dobrze, że mam baseballa, to na wszelki wypadek od razu walę w łeb. I zobaczcie, kolejne leki, jakieś lekarstwa, jakieś recepty. A z którego to jest roku w ogóle, czekajcie. Karta gwarancyjna z silnikiem elektrycznym. 2002 rok, zobaczcie, 2002 rok tutaj. 25 lipca. Normalnie można wyjść. To jest epickie. O, czekajcie, bo... To się może zarwać. Nie, dobra, jest git. Tutaj widać kolejna studzienka jakaś jest. I tam jest kolejny budynek, w którym ktoś może kogoś trzymać. To jest naprawdę mocne. A! Jezu, myślałem, że tu ktoś stoi. No, ci!
Wiki, gdzie ty jesteś? Pół godziny chodzę i durnopało! Sprawdź w ogóle telefon nagrania, czy Oliwka cokolwiek zostawiła, jakieś nagrania, czy cokolwiek, bo jej tu nie ma w tym budynku. Zostało nam jedno piętro. Ej, czekaj, przecież te wideo, co ona mi wysłała, porównajmy w ogóle z tym miejscem. No bo właśnie. To może to jest to. No. Bo przecież to nie był tamten domek na 100%. Tam był jakiś kawałek drewna, czy coś najwyżej. Stary, to jest na tym głównym korytarzu tutaj. Co? Czyli była tu? Tak, albo jest. Na 100%. To jest tutaj. Oliwia! Halo, jest tu, czy nie patrzy? O nie! To Mariusz! No bo tak, Mariusz też tu jest. No jest, ale... Gdzie jest jeszcze jedna osoba? Gdzie jest Oliwia? Nie wiem, stary. Jack, dostałem SMS-a od Oliwki. Napisała, żebyśmy się w końcu pośpieszyli. Ale jej tu nie ma, nie słychać. Jest jeszcze ostatnie piętro, przecież sam mówiłeś. I wyjście na dach. Na dach? Żartujesz. Tak. Na dach ja nie wchodzę, stary, bo to może się... Różne rzeczy mogą się zdarzyć. Zobacz wiadomość, ale jest tu czym? Oliwia! Słychać cię? Co się nie słyszy, że się odezwie? Jak ona jest zakneblowana, związana, stary? No nie krzyczymy, więc... A, to ktoś inny mógł usłyszeć. Chodź na górę, szybko, Jack, błagam. Możesz ciszej, Jack? Wiesz, że idziemy cały czas po znakach. Ej, bez kitu, kolejne R. Patrz. Paść przyprowadziło nas stamtąd. R, R. 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 R jak Roliwia. Roliwia. Oliwka. Dobra. Szybko. Idź, 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 idź. Oliwia! Patrz, R jest. Cofnij jeszcze, R jest. Aż do tego pomieszczenia. Pomocy, ratunku, no pomóżcie mi! Skąd wiemy, że to nie jest podpucha? Ej, nie ma jej tu. To jest stary zbyt. Halo! Co? Jest. Ej, jest. Ej, co się stało? Gdzie ty byłaś? Porwano mnie, no czekam na was. Gdzie ty... Jack, co ty robisz? Patrzę, czy nikogo tutaj nie ma w ogóle. Ej, ale on jest tutaj gdzieś, czy nie? Nie, gdzieś uciekł. Wchodzajmy, zaproszę, idźmy już. Ej, do tamtego budynku biegnie! Przecież jeszcze to są do tego budynku przed chwilą. Co ty gadasz? Tak, zwalamy na dół, Oliwka, nic ci nie jest na pewno? Tak, na pewno. Wytrzymasz tu jeszcze chwilę? Nie no, chodźcie. Let's go, szybko! Szybko, jedno, drugie! Ja idę górą! No gdzie górą? Szybko! Dobra. Którą stronę poszedł w ogóle? No gadaj w tym momencie, Oliwka, no! Nie udawaj przyjętej! No ja zostanę z tobą, więc mogę krzyczeć. Ty idziesz. Co zostaniesz? No jak, niech ci powie tylko, gdzie to jest. Dobra, przepróbowałem. Znaczy, ogólnie to zróbmy tak. No nie rób szału, nie rób szału, Grześ. Zostań, nie przejmuj, ta dziewczyna ledwo co się trzęsie. Uspokój się! Stresujesz się całym wydarzeniem, no. Patrz na Oliwkę, biedna blada się zrobiła cała jak ściana. Ona zawsze jest taka blada. Kto jest głupny? Jack, dobra, robimy tak. Ja idę z baseballem. Dobra, o Jezu, jaki gówniany, no. No i co? W sensie z Mariuszem też. No. A ty zostajesz z Oliwką, pilnujesz jej, a ona ciebie. A ja tam idę. To jest. Rozwalam psychopatę, uwalniam dzieciaka. Dobra. Adoptujesz go. Adoptuję, wychowuję. I robisz filmy. Robię filmy. Zakładasz mu kanał. Zakładam kanał. Bo boostuję. Droga jest nauka, pamiętajcie, bardzo droga. Tak. I on zarabia już na mnie do końca życia, do emerytury. No. I ja później przepisuję mu cały swój dobytek. Dobra. A w międzyczasie jeszcze pobieram 500+. Dobra. Jest jeden problem. Jeżeli to dziecko zaraz zniknie z tego świata, to nie będziesz miał nic. Więc radzę ci biegnąć od razu, chłopaki. Dobra. On tutaj na pewno jest. Czekajcie. Chyba słyszę płacz dziecka. Czy to nie jest ze studni? Chyba ze studni. Dawaj po cichu. Mariusz, tu coś jest, stary. Ale tu ma śmieci. Dobra, tu śmieci. Normalnie słyszałem płacz dziecka na bank. Pusto. O kurde. Eo. Czy myślisz, że tam coś może być zakopane? Ktoś? No, nie wiem, stary. Myślę, że nie. Myślę, że coś w tym domu może być. Nie, pusto jest. Wchodzimy do domu. Ale tam to wygląda naprawdę groźnie. Cicho. Jack, mieliście być nad jeziorem! Co ty tu robisz? Mieliście być nad jeziorem, cicho! Dobra, sorry. Ja tu mam akcję! A, dobra. Patrz, zobacz, kolejna jakaś klatka, czy co to jest? Normalnie nie wiem, co to może być, ale to wygląda dziwnie. Nie może nas zauważyć, stary. Nie może nas zauważyć. Znowu da.
dalej poryta ziemia. Ktoś kopał, patrz. Tu wygląda, jakby szedł kabel. Nie wiem, czy to widać na kamerze. Dobra. W tym momencie ja niszczę tego psychopatę. Stary, na pewno ktoś tam jest przetrzymywany. Musimy na 100%. Stary, prawdopodobnie znaleźliśmy kryjówkę psychopaty. Stary, tu ktoś jest chyba. Właśnie, co tu jest? Zamknął nas. Ej, a co jeśli my teraz już stąd nie wyjdziemy? Ty, on nas stary zamknął. Co robimy? Dawaj szybko. Tu są jakieś drzwi jeszcze. O kurde. Ej, tu jest psychopata! Uciekamy szybko! Uciekamy, uderzyłem psychopatę! Uderzyłem psychopatę! Musimy szybko! Wpadamy! Przyspieszmy, szybko! Kluczyki, nie wiem. Raz, dwa, trzy. A ja mam gdzieś, o Jezu! Otwieraj! Widzowie, zostawcie suba na tym kanale oraz łapkę w górę, a my widzimy się w następnym odcinku. Trzymajcie się, yo! Także pierwsze co, przejmijmy zadanie. Oczywiście pomijamy, czy udało nam się wykonać. Tak jest, 220 zł oraz 20 tysięcy expa. Teraz zobaczcie, tutaj pisaliście do mnie, ja już wam odpisałem. Pytaliście, kiedy odcinek, czy można dodać do gildii. Oczywiście mogę was dodawać do gildii, mogę was przyjmować do gildii. Dołączajcie, film nowy wlatuje dzisiaj, właśnie go oglądaliście. Więc mam nadzieję, że jesteście zadowoleni. Zobaczcie, tutaj w mojej gildii już jest tyle osób. Jest Wamwa, jest Sitose, jest Tomatohead, jest Kaszana11, jest PMisterG, jest Domino, jest Moxel, więc wbijajcie koniecznie, dołączajcie do mojej gildii, tutaj można do mnie pisać, można ze mną działać. Oczywiście, że tak. Teraz wejdźmy, słuchajcie, do gabinetu magii, zobaczmy, czy coś tu ciekawego jest. Załadujmy, pyk, pyk. Jest, klepsydra piasków, nice. O to chodzi, moi drodzy. Teraz przejdźmy do naszego ukochanego doktora Abawuwu. Ja już mam 20 zakręceń wykorzystanych, więc pozostaje mi wykonywanie zadań. Oraz, moi drodzy, wielka chwila, bo w tym momencie pozostaje mi wyjaśnić nubków na arenie. Proszę bardzo, Uta. Atakujemy Uta. Co ona tutaj może mi zrobić? Czy ona coś mnie... Czy ona mnie w ogóle uderzy jakkolwiek? Czy ona mi zada jakieś obrażenia? Zobaczcie, jak ja ją cisnę. Tutaj naprawdę ja przechodzę na prowadzenie. Dobra, pomijamy, zobaczmy. Tak jest, 1000 ekstra, 54 zł. Zdobyta cześć, 100. Nice, o to chodzi, moi drodzy. To jeszcze raz kogoś zaatakujemy, żeby tutaj utrzymać naszą kozacką pasę. No i przegrałem, widzowie, przegrałem, to dlatego, że nie subskrybujecie, więc subskrybujcie ten kanał, błagam was, widzowie. I przepraszam, że nie ma kamerki, ale to przez to, że ja musiałem szybko uciekać przed psychopatą. Ty łaku najgorszy, kamerę włącz! Nie mam kamery! Włącz ją! Zobaczcie, ja siedzę razem z Jackiem Frostem no tutaj właśnie, w aucie. W końcu kamera! Nice! Jak widzicie, można grać w Shakes and Fidget na telefonie, więc polecam bardzo serdecznie i wracamy do gry. Także tutaj przechodzimy dalej. Co tu jest? Moi drodzy, kolejne zadanie. Pyk. O to chodzi. Pyk. Wykonujemy zadanka, widzowie. Wy też możecie wykonywać zadania. Oczywiście dołączajcie do Shakesa. Dołączajcie do mojej gildii. Zapraszajcie mnie do znajomych. Tutaj macie mój nick. Możecie dołączyć do mnie. Pisać. Ja wam pewnie odpiszę na 99%. I do zobaczenia. Subskrybujcie ten kanał. Elo!